Wow, o, udało się. Jeszcze kawałek. Dobra, to na razie tutaj zostanę. Dajcie królewskiego błazna. Tam jest. Ale cały czas ktoś i tak musi być na ziemi. To tamto słoneczko sobie lata po ziemi. Chodź tu. Gdzie już nie możesz mnie teraz dopaść. Fantastycznie, hopa. Mam nadzieję, że stąd nie spadnę. Git, udało się, git. Co tam z tym królewskim błaznem? Ktoś po nim klepie? Tam to słońce, a zna... Ja bym się tam ruszył chętnie. Bym mu pomógł, ale potem tu znowu nie wyjdę. O, tam piszuter sobie troszkę strzela. Dobra, ja tutaj ziemię przeczyszczę. Jeju, król po lewej stronie, ciągle we mnie. Chodź błaźnie, zbliż się. Zasięg naszego strzału. Jeszcze trochę. No i git. Załatwiliście ich? W sensie jego? Tak, ten to znowu weźmie i tutaj do niego doniesie, spoko. I tutaj stąd będziemy strzelać. No, jeszcze trochę, ten... Nie no, miałem wrażenie, że król odzyskał życie. Jej! Ej, znowu król... Ej, odzyskuję... Nie, odzyskuję, dobra. Nie odzyskuję, bo już mi się wydawało. Dobra, gitara. Jest i co? Dobra, klepiemy po nim. Wszyscy! No nie mam nic innego, tylko trzymać wskaźnik, o właśnie widzicie, i strzelać. Najlepiej w głowę. Jakby 6 punktów zadaje od strzału i później dwójkę. Połew wiosny. Jeszcze klepiemy, przecież jeszcze traci, czy nie? No i właśnie, teraz patrzcie, już nikt z nich po nim nie strzela, tylko ja. Ja mam pytanie, czy jestem głupi, czy jeszcze on dostaje w tym momencie obrażenia? Czy to, że połew wiosny się zakończył, to już jest faktycznie finito? Bo tego nie rozumiem. Dlatego nie byłem pewny. Nikt już po nim nie strzela, a jako tako zadaje mu ciągle obrażenie, widzicie? Nie no, no chyta non stop. Dlaczego inni po nim nie strzelają? No powinni. Au! On jeszcze chyta. No i teraz już nie. No właśnie, o to chodziło. Dobra. Jeszcze ciut. Uścisk zimy po raz kolejny. Klepać to. Ciekawe co by było. Odzyskałby punkciki. Opa. Tam jest, damy radę wszyscy. Ej nie no, tak można przejść po prostu cały ten poziom. Jest. Dlaczego jestem znowu zamrożony? Patrzcie, że nie miałem punktów HP, to jest niesamowite. Dobra, może i nie ja, ale pomogłem trochę. Tam by się przydało skoczyć. Dobra, to wyklepcie sobie uścisk zimy, a ja będę... Jeju, i znowu tutaj padnę. W sensie nie tutaj. Opa, i u góry jeszcze jeden. Daj dwa. Wyłącz mi to, nie! Jak nie można wskrzesić? Ej, ale pojawię się, no właśnie. O to chodzi. Dobra, pojawienie się, okej. Nie, no ten tryb jest taki, że w sumie, szczerze wam powiem... Nie wiem, do przejścia? Ale trochę długi, nie? Może być trochę długi, dlatego ja wam zrobię po prostu ten odcinek jakby na dwie części i też nie puszczę chyba praktycznie całości, tylko niektóre momenty przetnę. Tak? Czajcie. W sensie, że bo non stop jest ten sam schemat, robimy cały czas to samo. Tu uścisk zimy klepiemy, już, a tam już ktoś potem strzela, spoko. Przeszkodzono królowi, no i co, no i tyle, tak to wygląda. Zbliża się armia i tak te fale są non stop takie same. Opa! Chyba, że zaraz będzie ciężej, jak będzie ciężej, to ja tego nie chcę czuć. Mógłby się ten błazen pokazać. Chodźcie wszyscy, użyłem tarczy. Jeszcze trochę. No. Bardzo długi tryb. No i trochę tego nabiłem w tym momencie. Nie jest źle.
No, plecki. Czuję, że forma wraca. Czuję, że forma wraca. To jest to. Tak ma być. Słońce tam jest bez wsparcia. Już ci pomogę. Trochę ten toksyczny cytryn przeładowywuje. Zbyt często i masz za mało naboi, ale oprócz tego jesteś genialny. Ty, a ten błazen? Nie, aha, to jest król zwykły. Dobra, błazna jeszcze nie ma. Mamy typa. Już tam idę. Poszedł. Dajcie święty spokój. Odpuśćcie. Jestem, wszedłem na twoje plecki. Dwa. I mam cię. Błazen co jak chce, ale wygląda pięknie. Poszedł. Pijemy. Co to pije? Mogę ja. Ty to wziąłeś? Nie. Dobra, idziemy. Chodź, 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 chodź. Nie w niego, tylko do króla. O, ale zadaje punktów, ja. A w takim sensie, to teraz już wiem, dlaczego wtedy go nie klepią, jak się to skończy. Bo wtedy mu się zadaje tak mało punktów, że to nie ma sensu. Leczcie mnie ktoś. No, rozumiem, zakończyło się i padłem, luz. Aha, taki bajer, to dlatego, mimo tego, że oni w tym momencie, on w tym momencie i tak dostaje obrażenia, to tak nikłe, że oni wszyscy rezygnują z jego klepania. Dobra, no to obczaiłem. No to słuchajcie, w tym miejscu byśmy zakończyli pierwszą część tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. I tak jakby druga część będzie od nie wiem, od tak jakby praktycznie finału już. Tak jakbyśmy się, udawało nam się to skończyć. Tak mi się wydaje, chyba że nas tutaj oklepią. Się okaże, może być ciężko. Ale jakoś wam to pociąłem. Jak nie w tym miejscu, o którym teraz mówię, to później. Na szczęście nas jest dużo i we czterech to dajemy zrobić, ale jest naprawdę z etapu na etap coraz trudniejszy. Jest więcej tych lodów do załatwienia i szybciej, no szybciej czas nie leci, ale jest go zdecydowanie chyba mniej. Przy większej ilości właśnie tych lodów. O to chodziło. Zobaczymy, czy nam się to uda wykończyć. Witajcie w ogóle w drugiej części z tego. Z tego nowego trybu, takiego, w sensie takiego, co się za niedługo niestety już kończy, ale zdążę go sobie ograć. Ojej, au! To bolało. To było nieprzyjemne. Naprawdę. Uda mi się go ograć. Tak na sam koniec. No i w sumie tylko raz, co nie grałbym w niego i tak więcej, bo jest długi i taki troszkę, nie że monotonny, ale non stop to samo się dzieje. Jest po prostu etap za etapem dokładnie to samo. Zobaczymy, co z tym wskrzeszaniem. Dawcio sobie przeżyje jeszcze. Da radę, widzę. Hopa, jest. Cześć. Król Yeti. Skubaniec jeden, pieruński. Ej, no przepraszam bardzo, dlaczego ja na sam początek już muszę tak chytać? Ledwo się zrespię, pozwólcie mi uciec. Tu sobie zostanę. Nie! No to mi się udało. Gdzie jest ten błazen? Dawać go. No nie wierzę, znowu. Dawaj wskrzeszenie. Nie wiadomo po kim klepać, ich jest tak dużo naprawdę, non stop. I najgorsze jest to, że tak jakby etap minął pewien, nie? I te wskrzeszenia, ilość wskrzeszeń nam się, to znaczy mi się nie, jakby nie zresetowała. Ciągle mam, ciągle już, teraz już mam 0, ale ciągle miałem no max 3, tak? No i co to jest? Już w tym momencie? No dajcie spokój. Jest naprawdę z etapu na etap coraz trudniejsze i raczej wątpię, że nam to się uda przejść, bo licznik wściekłości po prostu za chwilkę rozniesie. To jest niewykonalne. Znaczy nie, że niewykonalne, na pewno jest wykonalne, tylko jak zwykle, jak to bywa w tym trybie, w sensie polowanie na bossa, no rzadko mi to wychodzi.
W sensie takim, że najczęściej. To znaczy chyba było raz tak, że był łatwy boss, taki w piaskach czasu. Tamto zrobiliśmy z Jakubkiem. Tamto zrobiliśmy. Powiew wiosny. To kto tam klepie? Bo to trzeba być jako tako w tym miejscu, co on jest, i wtedy się zadaje też punkty obrażeń w takiej ilości. I to wszyscy tak powinni klepać. A tu widzę, że cała drużyna jakoś tak, jako tako, no nie za bardzo. Aha, no i ja na początku też nie wiedziałem, że to tak działa. Teraz już to odkryliśmy. Powiew wiosny, porażka, jak to porażka? A w takim sensie, że chyba zginął ten gościu, który miał ten powiew wiosny, tak? Dobra, czyli tak jakby wiem, co robiłem na początku źle. Ten tryb jest do przejścia, tylko trzeba być w tym kole, które wspomaga. No i ja sam zawaliłem, tak? Mówiłem, że drużyna... Mówiłem, że drużyna nie ogarnia, czy nie? Chyba nie mówiłem, ale sam jako tako do końca nie wiedziałem, jak ten tryb działa, dlatego... No, moje obrażenia HP-ki nic nie pomogły. Zresztą tamtej pomarańczy, która jest u góry, też nic nie pomogły, bo ona, jej też nie było tutaj. Gdy pamiętam, strzelaliśmy w niego, on był tu. No, ale to jest ogólnie do zrobienia, tylko że trzeba znowu współpracować zespołowo. Król Yeti zaczyna tańczyć, mamy 3 minutki. Przestań tańczyć, to nie impreza. No spoko. Spoko, ziomek. To nic nie da. Uścisk zimy, mamy 3 minuty. Nie pokonamy cię. Nie. To jest niewykonalne. Nie. Ja chyba mam jakieś postaci w ogóle do awansowania, coś mi się tak wydaje. A to zrobimy w kolejnym odcinku, tak samo jak słuchajcie. Tak samo jak... Nie, co ja chciałem powiedzieć, sam nie wiem. Opa. Jeszcze trochę. Jest. Dawać następne. Trochę pomogłem. Znowu kolejny tutaj jest. Ej, no stary, daj spokój. Lody są coraz trudniejsze. No mega uścisk. Takie przynajmniej mam wrażenie. 7, 7. Jeszcze trochę. Jeszcze ciut. Do tego prawie sam załatwiłem. Przeszkodzono. On na bank się leczy z tego na 100%. To jest jeszcze w miarę prosty etapik. 2 minutki. Ciekawe, ile dostaniemy za to gwiazdek, jak doszliśmy na przykład no, do takiej gdzieś, nie wiem, połowy tego. On już teraz chyta obrażenia, no ale w takiej ilości to dajcie spokój. Hopa, hopa. O, nie ma co go... No, to jest tyle co nic. Jak tam jednym strzem... Zadajemy 100. Czekajcie, ale to... Aha, no tamten. Jednym 100, a tutaj 6. Przeszło przez nich. Jestem spowolniony, a tego to ja nie... Ej, nie, 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 tylko nie. Tylko nie te małe, wredne... Daj obronę. Już chciał. Dlaczego się wszyscy uparliście na mnie? To jest niesamowite. 4-1. No i dentka z Matiego. Teraz muszę poczekać tylko i wyłącznie na pojawienie się. Automatyczne. 19, 18. Czekaj, jednego błazna jeszcze zrobimy? Tak. Chyba, o tak, tego błazna zrobimy. Ale to nam nic nie da, no, trochę mu tylko zabierzemy. Czyli jako tako, ja zwaliłem trochę z drużyny też. I jest to do zrobienia. Tylko, że trzeba współpracować. Najlepiej mieć 4 ziomków, znajomków, tak? Czy widzów. Tylko, że teraz jest poranna godzinka, ja patrzyłem tam na Origina i trochę jest jakby jako tako was mało, tak? I bym chyba nie uzbierał ludzi do grania. Czyli tylko tak w ramach, żeby pokazać ten tryb. Chodź tu! Kolejny odcinek, zrobi się opening. No możecie tam klepać po tym błaźnie, ale wątpię, że już to nie ma co. 43 sekundy, ja tylko czekam do końca, zobaczymy, ile dostaniemy faktycznie tych gwiazdek tęczowych. Tęczowe gwiazdki. Tak w okolicach, nie wiem, 5? No może być, może się okazać, że tylko 5. Ale nie no, jako tako dosyć daleko zaszliśmy, przecież on połowę życia stracił.
To jest sporo. Aha, jeszcze podszedłem sobie pod niego i mnie zdążył zmrozić, tak? Co tam z tym błaznem? No dlaczego tego nikt nie wziął? Bierz to, idę z tobą. No i takie coś powinniśmy robić. Pora na polowanie, wściekłość. O, minuta 24. Jak nie, no dlaczego nam ubili, nie? I mnie też. Ciekawe, bo jako tako nigdy nie dotrwaliśmy do końca takiego trybu. Takiego, że tutaj to się zakończyło. Ciekawe, co jest potem. Minuta. Nie mogę nic użyć. Jack Blackburn też ledwo żyje, zaczyna mu się odnawiać życie, czyli sobie gdzieś uciekł, spoko. Ledwo, ledwo po prostu żyjemy wszyscy. I jeszcze ja. Dzięki. Ile tam tej wściekłości jest? 44 sekundy. No nie, już zaczyna tańczyć. Sprawiać radość. A co oni sprawiają, nie? Smuteczek, przegramy to. Nie no i znowu mnie zmroziło to mrożenie tutaj. Ja nie byłem świadom, że to może być takie wkurzające. 25 sekund, hopa. 20. Chcę na niego patrzeć, wam już dajmy spokój z tymi lodami. Chcę widzieć, co on zrobi. Za te 10 sekund. Będzie jakiś, na pewno jakaś animacja pokazana czy coś? Czy tylko po prostu zwykła porażka? No podjedźmy do niego. Mam cię. No 5 tęczowych gwiazdek za tyle walki. Hopie. Porażka. Boss uciekł. Ponowne rozpoczęcie. Ale dostałem trochę, no tyle monet. Wróć na podwórko. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że zostawicie łapę i że widzimy się w następnym. Będzie jakiś inny. W sensie nie z openingu, ten który teraz będę nagrywał, tylko jakiś z gliczy, czy tam wcześniejszy też jest fajne, bo mam inne postaci nowe. Także jest co oglądać, ja wam to troszkę wymieszam, ale i tak będzie git. Dobra, i teraz to tyle. W opisie macie wszystko, adres do wysyłki, inne bajery, szmery. Także was mega zapraszam i teraz to tyle. Trzymajcie się gorąco. Hej.